Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj pokażę Wam auto naprawdę wyjątkowe pod względem konfiguracji, można by rzec, jedyne na świecie. Co jest aż tak szczególnego w tej BMC serii 7, o tym opowiem za chwilę, ale chciałbym się jeszcze z Wami podzielić bardzo dobrą wiadomością. Otóż zostałem redaktorem naczelnym nowego magazynu motoryzacyjnego Motokocioł. Jest to pierwsza tego typu publikacja. Motokocioł tworzą czytelnicy, prawdziwi pasjonaci motoryzacji, a nie garść nudnych redaktorów. Redaktorów, więc informacji już wkrótce, a my tymczasem wróćmy do BMW. O ile w zasadzie każdy E38, niezależnie od roku produkcji, z tyłu wygląda praktycznie identycznie, emanując swoją klasą i elegancją. O tyle z przodu możemy znaleźć bardzo subtelny, ale jakże znaczący detal. Spójrzcie na światła. Tak wyglądają właśnie wersje poliftowe. Niektórzy je uwielbiają, inni preferują przedlifty, a dla trzeciej grupy to nie ma w ogóle znaczenia. E38 było produkowane w latach 1900. 1994-2001, a prezentowany egzemplarz opuścił fabrykę w 99. Naturalnie to też nie jest tak, że różnice między przedliftem a poliftem obejmują jedynie kwestię wizualną. Jednak o aspektach technicznych będzie za moment. Oględziny tego samochodu rozpocznijmy od wnętrza i to jest właśnie ta jego wyjątkowość. Pierwszy właściciel chcąc dopasować samochód do swojej wyobraźni zdecydował się na wersję indywidual ze smerfną chatą w środku. Chociaż profesjonalnie to nazywa się Light Blue Nappa Leather. Końcówka tej nazwy oznacza oczywiście skórę napa, natomiast light Blue to jasno niebieski, chociaż Dolce i Gabana ma na ten temat delikatnie inne zdanie. Różnica w odcieniu, jak widzicie, jest. Chociaż przyznam, że dzisiejszego dnia i tak muszę się troszkę postarać, manipulując balansem bieli, aby oddać wam to, co widzę, i przekazać w niezmienionej formie na ekran. W rzeczywistości jednak i osobistego kontaktu z tym autem nie zastąpi nic. Z tego z tego co wiem, z takim wnętrzem powstało zaledwie 12 E38, w tym jedna poliftowa 750. Właśnie na nią patrzycie. A jak już zdradziłem z jakim modelem mamy do czynienia, zajrzyjmy pod maskę. Znajduje się tutaj silnik o kodzie M73, który jest oparty na M70, znanej z poprzednika E32. W obu jednostkach cylindry rozstawione są co 91 mm, czyli identycznie jak w sześciocylindrowych M20, gdyż właśnie te V12 to takie dwa sześciocylindrowe silniki połączone z sobą. W porównaniu do M70, tutaj średnica cylindra urosła o mm natomiast skok tłoka o 4 mm, tym samym pojemność zwiększyła się z 5 litrów do 5,4. Mimo tego nowy silnik jest lżejszy o 5 kg. Do tego zastosowano tutaj nowinkę technologiczną pod postacią elektronicznie kontrolowanych przepustnic. Tym samym zaimplementowanie kontroli trakcji było znacznie prostsze. Z bardziej skomplikowanych rzeczy trafiał tutaj elektronicznie podgrzewany katalizator, po to, aby jego temperatura robocza była osiągana znacznie prędzej w celu spełnienia nowych, Norm emisji spalin, no, ale to oczywiście wszystko działo się dopiero po 1998 roku. Wtedy ten silnik był już dopracowany na maksa. I nie dziwi raczej nikogo, że trafiał on również do Rolls Royce'a. Jego moc to 326 mechanicznych, natomiast maksymalny moment obrotowy wynosi 490 Nm. E38 z tym silnikiem do pierwszej setki przyspiesza w 6,8 Sekundy, natomiast prędkość maksymalna wynosi 250 km na godzinę. Przy okazji chciałbym Was uczulić na wyklepane siódemki. Przed jakimkolwiek zakupem warto sprawdzić przeszłość samochodu na podstawie jego numeru WIN. Link do strony, z której korzystam, zamieściłem w opisie pod filmem, a do tego używając kodu rabatowego JARPEN. Otrzymacie 10% zniżki na zakup raportu. Zanim dokładniej przyjrzymy się wnętrzu, chciałbym jeszcze dodać, że lakier w kolorze bieli alpejskiej jest nowy. Samochód swoje lata ma, tak więc przydało się go odświeżyć. Wracając do środka, pierwsza rzecz, które rzuca się w oczy, to oczywiście kolorystyka, ale przyglądając się dokładniej fotelom, możemy zauważyć, że jest to dosyć pożądana opcja. Są to tak zwane komforty. Magiczny przycisk znajduje się w tym oto miejscu. Kawałek dalej mamy. Coś równie wyjątkowego. Otóż E38 jest pierwszym europejskim samochodem, który można było doposażyć w nawigację satelitarną. Jest to również pierwsze auto na świecie, w którym stosowano poduszki powietrzne pod postacią kurtyn. Jest to również ostatnia seria 7, którą można było wybrać z pięciobiegową lub sześciobiegową manualną skrzynią biegów, chociaż do 750 i tak trafiał tylko i wyłącznie pięciobiegowy automat. Wracając jeszcze na moment do foteli, oprócz podgrzewania mamy tutaj elektronikę. Elektryczną regulację oraz pamięć ustawień, a jak już jesteśmy na drzwiach, zwróćcie uwagę na to przyjemne w dotyku wykończenie. Do tego w tym miejscu znajduje się schowek. Przechodząc jednak do tego ważniejszego, sprawdźmy jak działa. Całe szczęście nie tłuczę. Myślę, że mógłby otwierać się troszeczkę szybciej. No i przy podnoszeniu trzeba użyć troszeczkę siły, ale nie ma się czemu dziwić. Spójrzcie, jaki mamy tutaj grubaśny folder z oznaczeniem 750i. W jego wnętrzu znalazłem książkę serwisową z wpisami z roku 2000, 2002, 5, 6, 10, 11 i 12. Stemple mają oznaczenia ze Szwecji, a cała historia Kończy się na 202 tysiącach kilometrów W raporcie Car Vertical mamy potwierdzenie pochodzenia Wygląda na to, że BMW w Szwecji jeździła do ubiegłego roku A w zakładce ze stanem licznika kilometrów Mamy kolejne wpisy, po których widać, że auto już od paru lat Było traktowane raczej kolekcjonersko W tym momencie aktualny stan licznika tego egzemplarza To niecałe 215 tysięcy kilometrów A wracając do schowka Wiecie co jeszcze w nim znalazłem? Patrzcie na to Pilot od Webasto. Z klasycznej elektroniki mamy tutaj jeszcze oryginalny telefon BMW, następnie schowek numer 1, numer 2, numer 3 zapalniczkę tym samym złącze 12V oraz nieużywaną popielniczkę. A tutaj miejsce na dwa kubki. A teraz może przejdźmy do tylnej części kabiny pasażerskiej. Jak widzicie, nie jest to wersja długa, ale jest to siódemka, tak więc i tak powinno być super. A właśnie jeszcze jedna rzecz, ogólnie E38. Wyprodukowano 340 tysięcy egzemplarzy, w tym 15750IL oraz raptem 8750i, tak więc mamy tutaj do czynienia z wersją rzadziej spotykaną. No ale ostatecznie sprawdźmy, ile tu jest miejsca i jak się siedzi. No już pierwsze wrażenie jest fantastyczne, jest naprawdę bardzo komfortowo i wygodnie. Przestronność pierwsza klasa, a z aspektu wizualnego tuż przed oczami mam drewniane wstawki z pakietu indywidualnego z tym charakterystycznym paskiem. On w zasadzie występuje prawie wszędzie, tylko nie na. To teraz, może jeszcze, rzućmy okiem do bagażnika. No jest to duże auto, tak więc jakieś oczekiwania można mieć. I jak jest faktycznie? No, patrzcie, bardzo przestronnie. Bez problemu zapakujecie się na długie wycieczki, nawet w kilka osób. Co znajduje się pod podłogą? Koło zapasowe, raczej dojazdowe, gdyż jest w rozmiarze 16 cali. Na aucie w tym momencie są 18 styling 37 z takim subtelnym rantem. A w kwestii bagażnika pozostał już tylko jeden. Jeden test, czyli sprawdzenie skrzynki narzędziowej i jej kompletności. I na sam koniec to co najważniejsze, czyli. Emisja dwutlenku węgla. Tak jest, w ostatnich miesiącach bardzo często poruszacie ten temat. Tak więc E38 w tej wersji emituje 327 gramów CO2 na kilometr. No, chybaż to nie jest dla Was aż tak istotne i raczej wolelibyście poznać kwestię cen. A więc, gdy 750i było nowe, kosztowało 160 tysięcy marek niemieckich. Doliczając inflację, przeliczając na euro, otrzymujemy 132 koła. Natomiast konwertując na naszą walutę, wychodzi niecałe 600 tysięcy. Ile kosztuje prezentowany egzemplarz? Możecie dowiedzieć się tego w ogłoszeniu, a link do niego zamieściłem jak zawsze w opisie pod filmem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w następnym z nich. Cześć!